Witam Cię bardzo serdecznie, Mari Bukardi z tej strony. Dzień dobry, namaste. Kolejny film z serii Odpowiedź na pytanie, przesłanie, rada, wskazówka na kolejny czas. Jestem pewna, że dokładnie teraz, gdy jesteś tutaj, potrzebujesz rady, wskazówki, pomocy albo ostrzeżenia w jakiejś konkretnej sytuacji albo szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie. To jesteś we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Zaczynajmy więc. Bardzo proszę, odetchnij teraz głęboko, tak bardzo, bardzo głęboko, aby poczuć w swoim sercu światło, takie uczucie lekkości i radości. Następnie zadaj w myślach pytanie, na które chcesz uzyskać odpowiedź. To może być pytanie o radę, wskazówkę w danej konkretnej sytuacji albo na kolejny czas, na kolejne kilka dni, na tydzień, miesiąc, albo jakieś ostrzeżenie, albo taka odpowiedź od Twojego anioła stróża. I następnie wybierz jedną z kart, która najbardziej Cię przyciąga. Karta numer 1. Karta numer 2, karta numer 3. Dzisiaj korzystamy z tej talii kart. Która karta najbardziej Cię przyciąga? Wybierz jedną z nich. Teraz zatrzymaj to nagranie i w komentarzu napisz numerek, którą kartę wybrałaś, wybrałeś, zanim odkryją tajemnicę i przesłanie. Jeżeli odpowiedzią na Twoje pytanie jest karta numer 1, to bardzo piękne przesłanie. Osiągniesz sukces albo w tej konkretnej sprawie, o którą pytasz, albo w realizacji Twoich marzeń, Twoich pragnień, albo ogólnie sukces w tym, co dla Ciebie ważne. Czyli energia sukcesu to jest takie wspięcie się na szczyt, to jest dokończenie czegoś, piękną wibracją, ale to jest również takie zrealizowanie siebie, swoich wyznaczonych celów. Energia sukcesu jest bardzo, bardzo piękna, ponieważ daje nam taką satysfakcję. Satysfakcję, że coś odhaczyliśmy pozytywnie, że coś nam się udało pozytywnie, że jakiś etap naszego życia mamy tak pięknie zaliczony. W cudzysłowie. Czyli, żeby zgrać się w pełni z tą energią sukcesu i żeby ten sukces był jeszcze większy, jeszcze piękniejszy, poczuj go w Tobie. Poczuj, jak ta wibracja jest tuż przed Tobą, połącz się z nią i idź odważnie. Bo dokładnie to, co robisz w tym momencie, to jest ta właściwa droga. Dokładnie to, co pragniesz zrealizować, to jest ta właściwa droga. I ten sukces już jest Ci przeznaczone. To mogą być małe sukcesy, to mogą być duże sukcesy, ale ogólnie jest to coś pięknego i pozytywnego. Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 2, to również bardzo dobry znak, ponieważ masz niesamowitą ochronę. Twój anioł stróż jest w cudzysłowie bardzo aktywny i dokładnie teraz możesz odważnie iść w wyznaczonym kierunku. Ochrona, wsparcie od wszechświata, które bardzo często wynika z tej boskiej sprawiedliwości, ponieważ wszystko to, co robimy, wszystko to, co wysyłamy, wraca do nas prędzej czy później. I jeżeli wszechświat Cię ochrania, wszechświat Cię wspiera, to on już wie dlaczego. Ponieważ wszystko to, co w nas, to przyciągamy. Wszystko to, co żeśmy wysłali, to do nas wraca. Jeżeli wiesz, więc odpowiedzią na Twoje pytanie jest albo jedynka, albo dwójka, to znaczy, że to, co przed Tobą, na to zapracowałeś, na to zapracowałeś. To jest po prostu nagroda od Wszechświata za Twoje dotychczasowe działania. To może być nagroda za poprzednie inkarnacje. To może być nagroda za to, co zrobiłeś, czy zrobiłeś w ostatnim czasie. Może wspierałeś kogoś, albo wspierałaś kogoś, albo jakieś działania pozytywne dla Ziemi, dla natury, dla tego świata i teraz to wraca do Ciebie.
Czyli jeżeli odpowiedzią na Twoje pytanie jest karta numer 2, to jesteś pod opieką siły wyższej. Czyli masz ochronę od siły wyższej. Idź więc odważnie do przodu. Jeżeli odpowiedzią na Twoje pytanie jest karta numer 3, to tutaj mamy wskazówkę, by zachować fokus na cel. Koncentracja na tym, co ważne. W dzisiejszych czasach to jest wyzwanie, ponieważ mamy tak dużo impulsów w ciągu dnia, tyle różnych rzeczy, tyle różnych informacji, tyle różnych wyzwań, tyle różnych interesujących nas sytuacji, wiadomości, że czasami jest trudno zachować fokus na tym, co naprawdę ważne. Miej fokus na tym, co dla Ciebie ważne, co chcesz osiągnąć. I miej fokus na tym, co dobre i pozytywne. Bo czasami może mieć fokus na tym, co negatywne. O, jakaś rzecz się wydarzyła i się koncentrujemy na tym i opowiadamy o tym i myślimy o tym. No, ale co wysyłasz, to do Ciebie wraca. O czym myślisz, to się pojawi. Czy masz fokus na pozytywne rzeczy, czy na negatywne? Czy koncentrujesz się na tym, co pozytywne, czy na tym, co negatywne? Ile osób jest takich, które czegoś nie chcą? Nie chcą, nie chcą, nie chcą, nie chcą, a wszechświat nie słyszy słowa nie. Wszechświat daje Ci to, na czym się koncentrujesz. Czyli, jeżeli to jest odpowiedź na Twoje pytanie, to, żeby zrealizować Twoje marzenia i Twoje pragnienia, potrzebujesz fokus na tym, czego pragniesz. Chcesz wyjechać, nie wiem, na lazurowe wybrzeże, to miej fokus na lazurowe wybrzeże. Chcesz zrealizować jakiś projekt, chcesz coś osiągnąć w życiu, to miej fokus na tym, a nie na tym, co się dzieje na TikToku czy Instagramie. Co zasilasz Twoją energią? Gdzie płynie Twoja energia? Na czym się koncentrujesz? Koncentruj się na tym, co dla Ciebie ważne, a to osiągniesz. I usuń ten negatywny fokus, czyli fokus na złe rzeczy, fokus na coś złego, co się wydarzyło, fokus na coś, czego nie chcesz. Miej fokus na to, co chcesz widzieć, na to, co chcesz osiągnąć i na to, jak chcesz się czuć, gdzie chcesz być. Na tym się koncentruj, a to przyciągniesz. Pamiętaj, że we wszystkich tych trzech sytuacjach możesz liczyć na moją pomoc. Na mojej stronie mariebucardi.pl znajdziesz nie tylko konsultacje i terminy indywidualne, spotkania ze mną, ale również rytuały. Rytuały w nagłych sytuacjach życiowych, rytuały świec intencyjnych, rytuały anielskie, rytuały na czakry, rytuały żywiołów, które pomagają Ci w konkretnych sprawach. Jak przejdziesz na moją stronę, to masz zakładki, różne zakładki, czy rytuały, czy konsultacje, czy talizmany, kamienie mocy. I tam wszystko jest dokładnie opisane, krok po kroku. Każdy rytuał, każda konsultacja, każdy kamień mocy jest dokładnie opisany i możesz wybrać to, co dla Ciebie najlepsze. Pamiętaj, ja zawsze jestem do Twojej dyspozycji, ponieważ to jest moje powołanie i to jest moja misja tutaj na Ziemi. I oczywiście na drugiej mojej stronie, bucardimaria.com, tam znajdziesz wszystkie moje książki, e-booki, audiobooki, ale również wykłady w uroczystej formie, czyli ceremonie. W zakładce ceremonie możesz sobie zamówić dostęp na tydzień, na miesiąc albo na rok i masz wtedy dostęp do ponad 200 godzin wykładów. Uwaga! Każdy wykład na inny temat. Nie powtarzają się żadne informacje, także możesz korzystać z tej wiedzy, tak zwanych kluczy do szczęścia i wykorzystywać te wskazówki na Twojej drodze. A ja życzę Ci z głębi mojego serca szczęścia, spełnienia, radości, miłości, obfitości, zdrowia i tego wszystkiego, co najlepsze dla Ciebie. Twoja Maria Bucardi.